dzisiaj taki szczególny dzień, bo odpalają aż 3 osoby. Dlaczego? Czy twoim zdaniem słusznie? Słusznie, nie słusznie. To też jest kara za to, że ja odpadam z programu. To jest tak jakby pierwsze rozdanie, rajskie rozdanie w historii, kiedy odpadają 3 osoby. No i co? No i odpada Michał, Mariusz i Krzysztof. No co do Michała, no to oczywiście mi jest przykro, no bo Michał był krótko w programie i chciałam, żeby przeżył coś więcej, żeby tak jakby zobaczył, jak tam jest, przeżył te chwile z innymi i niestety nie było mu to dane, z czego naprawdę mi jest przykro. Co do Krzysia, no to Krzysiu tak jakby Luisa go nie wybrała, bo nie nawiązał żadnej relacji z nikim. No i ja Krzysia osobiście bardzo lubię, też do niego nic nie mam. No i mi się wydaje, że też był trochę już zmęczony tym programem, więc się w pewien sposób cieszył, że już z programu odpada właśnie w tym odcinku. Mówił, że to już jest jego czas, on już się spakował. No ale co do Krzysia, to jak byłam z nim w parze, to jednak nie poczułam tego, nie dogadaliśmy się. Potem była Luisa i najwidoczniej było tak samo, też tam były jakieś sprzeczki. Ale ogólnie teraz po programie Krzysia bardzo osobiście lubię i jest bardzo w porządku. No i co do Mariusza, też z nim byłam w parze, to był bardzo krótki okres czasu, raczej no nie taki krótki, bo byłam z nim chyba tydzień w parze. No i co właśnie do Mariusza, to go też bardzo lubię. Znałam go wcześniej przed programem, co nie zostało pokazane, nawet kiedyś byliśmy na burgerach razem, no i nie wiedziałam, że będzie w programie. I Mariusza też lubię, miał właśnie mieszkać w Warszawie, ale dalej mieszka w Krakowie, ale no jest bardzo pozytywny i no jest zabawny. Jeśli Wam się podobał ten wywiad, to zapraszam Was do komentowania, śledzenia profilu przeambitni.pl na Instagramie i dawania łapek w górę. Pozdrawiam!